Państwa, dzisiaj będziemy mówić o bardzo ważnych, ale też o niezwykle trudnych problemach. Będziemy rozmawiać o pamięci, o historii, o tradycji i o znaczeniu tych pojęć. Spróbujemy jakoś odpowiedzieć sobie na pytanie, czy pamięć jest ważna. Czy historia jest ważna? Czy tradycja ma znaczenie w rozwoju człowieka, rodziny, państwa, narodu i ludzkości? Nie za często zadajemy sobie pytania związane z naszą przeszłością, z tradycją, z pamięcią, z historią, a warto, bo gdyby tak przyjrzeć się sprawie z bliska, to okaże się, że właściwie istotą, która reguluje nasze życie, jest pamięć. Właśnie pamięć. Bez pamięci ani kroku do przodu. Człowiek ma dwa takie wymiary w gruncie rzeczy. To jest pamięć i marzenia. I właściwie to wystarczy, żeby żyć i żeby nadawać swojemu życiu sens. Dlatego dzisiaj będziemy mówić trochę o pamięci, ilustrując ją pewnymi dość trudnymi, ale niezbędnymi przykładami. Ale zanim do tego dojdę, chciałbym jeszcze powiedzieć parę słów o tym, co się dzieje, kiedy tracimy pamięć. Kiedy nie mamy związku z przeszłością, kiedy umiera nam nasza własna osobista historia, ale także wtedy, kiedy zatracamy wiedzę o naszej historii, jako historii narodu, państwa, czy nawet historii ludzkości. Dzieją się wtedy straszne rzeczy. Jest coś takiego jak wyrwa z pamięci, wyrwa, czy taka wielka dziura, taka ogromna pustka. Jeżeli się ta pustka pojawia w naszym życiu, nawet na poziomie rodziny, czy nawet na poziomie naszego indywidualnego losu. Jeżeli się pojawia pustka w naszym życiu, to mamy ogromny problem zestawiania kroków w przyszłość. Ponieważ przeszłość, tradycja, historia to jest właściwie takie odwołanie do tego, co jest sensowne i dobre, ale także do tego, co jest złe i groźne. Jeżeli chcemy mądrze iść przez życie, a chcemy, jeżeli chcemy budować swoją przyszłość w sposób sensowny, logiczny i nawet piękny, to nie sposób odejść od pytania, jak było wcześniej, jak było kiedyś, jak było dawno. Ponieważ w tym dawno, w tym kiedyś, w tej tradycji, w tej historii, mieszczą się odpowiedzi na pytania. Jak być dobrym człowiekiem? Jak być sensownym narodem? Jak budować swoją mądrą przyszłość? Żeby wiedzieć, jak odpowiedzieć sobie na te pytania, trzeba absolutnie niezbędnie zwrócić się do przyszłości. Ponieważ w przeszłości takie pytania zadawali sobie nasi przodkowie i oni na nie odpowiadali. Wiedzieli, co jest dobre, co jest złe, co jest mądre, co jest głupie, co jest piękne, co jest brzydkie. Człowiek wyrabia sobie opinię o świecie tylko na podstawie przeszłości. Na podstawie przeszłości, która jest zapisana. Jeżeli jest zapisana, to dobrze. Bo właściwie każda przeszłość jest jakoś tam zapisana. Ale jeżeli jest zapisana w dokumentach, w obrazach, w wierszach, w literaturze, w myślach, w ideach, jeżeli to jest zapisane wszystko, to znaczy mamy gotowy i absolutnie niezbędny materiał do tego, żeby jakoś się znaleźć w tym czasie współczesnym, ale także w przyszłości. Trochę więcej mówię we wstępie o kategorii czasu i pamięci, ponieważ one nas determinują. One nam wyznaczają właściwie całą naszą drogę. Jeżeli ludzie ignorują pamięć i przeszłość, to właściwie ignorują swoją egzystencję.
ignorują swój byt, ignorują swoje losy. Bo nie da się mądrze kierować życiem, jeżeli nie mamy jakiegoś oparcia. Tym oparciem jest coś, co zostało już spożytkowane. A to, co zostało spożytkowane, to jest nasza pamięć, to jest nasza tradycja, to jest nasza historia. Niestety nasza rzeczywistość obecna, współczesna, ta, w której my żyjemy, jest rzeczywistością, która odcina się od swojej przeszłości, nie chce jej przybliżać, nie chce jej ujawniać, nie chce jej pokazywać z jakichś tam różnych głupich powodów. Nawet są pewne doktryny filozoficzne, które mówią, nie zaglądajmy do przeszłości, nie patrzmy tam, gdzie to wszystko, co istniało, już nie istnieje, bo to jest niepotrzebne. Przeszłość minęła, życie gdzieś tam za nami, a to, co jest ważne, jest przed nami. Taka filozofia prowadzi do niczego. Taka filozofia to jest filozofia głupoty, zgubienia i nicości. Ponieważ nie da się budować życia bez fundamentu. A fundamentem jest tradycja, historia, pamięć. Więc jeżeli w tych kategoriach będziemy patrzyli na naszą egzystencję, na nasz los, to poczujemy się pewniej. Poczujemy się, że mamy pod nogami coś bardzo trwałego i coś bardzo sensownego. Dlatego też my jako ludzie, my jako ludzkość, my jako historia mamy za sobą ogromny kapitał. Biblioteki, księgi, filmy, obrazy, idee, myśli. To jest właśnie ten potężny nasz kapitał, który powoduje, że możemy śmiało iść do przodu, wiedząc, że tam za nami jest coś, co nam wskazuje przyszłość. Właśnie to, co jest tam za nami. Bo pokazuje, że coś było dobre, coś było złe, coś było sensowne, coś było bezsensowne. I my wtedy wybieramy z tego, co było tam za nami, to, co dobre, to, co sensowne, to, co mądre, to, co piękne. Ponieważ historia ma to do siebie, że pewne modele, pewne obrazy, pewne zjawiska się powtarzają, jak gdyby rekonstruują się. I dobrze wiedzieć, co należy rekonstruować i co należy przedłużać, a co należy odrzucić. Gdybyśmy to przymierzyli tylko do naszego kraju, do naszej ojczyzny, do Polski, to nasze dzieje są pełne luk, pełne dziur historycznych i pełne wyrw. Wyobraźcie sobie, że waszej rodzinie, która się składa z matki, czasami z matki z ojca, albo z ojca tylko, z całej jakiejś tam... Prosimy bardzo, proszę zajmować miejsce. Jeżeli się składa rodzina z kilku pokoleń, żyje dziadek, czasami pradziadek, babka, czasami prababka, to wtedy nam dużo łatwiej nawiązać kontakt z naszą przeszłością. I wtedy możemy powiedzieć sobie, aha, mój dziadek żył wtedy i wtedy, żył tak i tak, miał takie i takie przekonania, lubił to i to, nienawidził tego i tego, był człowiekiem takim i takim, czyli mamy pewien wzór, pewną postawę. Możemy pójść do tego dziadka i pradziadka spytać, a jak było przed tobą, dziadku? I on opowie nam. I wtedy rysują się nam te wzorce. Idziemy drogą pewną, ponieważ życie jest takie, że albo wybieramy drogę pewną, albo wybieramy mrok i ciemność i niepewność. Jeżeli wybieramy drogę pewną, to w oparciu o to, co gdzieś tam się stało, to, co jest za nami. Dlatego też warto znać książki historyczne, dlatego warto czytać literaturę piękną, dlatego warto poznać poezję, filmy, obrazy, jak mówię, idee i tak dalej, i tak dalej. Bo to wszystko nas jakoś ustawia wobec przyszłości.
I w tym kontekście chciałbym dzisiaj powiedzieć parę słów, ale tylko parę słów, ponieważ więcej i dokładnie będę o tym mówić za tydzień. Dzisiaj chciałem parę słów powiedzieć o pewnym epizodzie w naszej historii, o pewnym wątku, bardzo ważnym i bardzo ciekawym, a równocześnie bardzo smutnym i bardzo tragicznym. Chciałbym parę słów powiedzieć o ludobójstwie, jakiego dokonali nasi sąsiedzi, Ukraińcy, na Polakach w czasie II wojny światowej. Akurat dzisiaj, 28 lutego 2024 roku, mija 80. rocznica zagłady Huty Pieniackiej. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest Huta Pieniacka, jeżeli ktoś nie pamięta tej nazwy i nie ma pojęcia, co się tam stało, to ja dzisiaj pragnę właśnie o tym wszystkim powiedzieć, ponieważ przybliżanie, opowiadanie i ujawnianie zaginionych obrazów to jest nasz obowiązek. To nie jest tylko fanaberia w naszej wyobraźni, to jest nasz obowiązek. My musimy ujawniać naszą zaginioną przeszłość po to, żeby spokojnie poruszać się w przyszłości. Co to była ta Huta Pieniacka? Na to pytanie zaraz odpowiem, ale wcześniej powiem tylko tyle, że ta wieś, polska wieś, znajdowała się na Kresach, na polskich Kresach. Co to są Kresy? O tym będę mówić bardzo dokładnie za tydzień. Ale dzisiaj tylko powiem jedno, że Kresy II Rzeczypospolitej, a więc nie pierwszej, tylko drugiej, stanowiły 52% Polski. Czyli Kresy, ta część Rzeczypospolitej II, stanowiła 52% całej Rzeczypospolitej. To nie było tak, że Kresy to jest jakiś wycinek malutki, jakaś króciutka historia, to ogromny kawał rzeczywistości. Natomiast te Kresy historyczne, pierwsze Rzeczypospolitej były dużo większe, ale o tym będziemy mówić kiedy indziej. I teraz mamy te Kresy przedwojenne, 52% i 8 województw kresowych, o których też będę mówić za tydzień. Jednym z tych województw było województwo tarnopolskie. I na ziemi tarnopolskiej znajdowała się miejscowość, która się nazywała Huta Pieniacka. Zbrodnia ukraińska, która doprowadziła do straszliwych rzezi od 1939 roku, to jest ważne, do 1947 roku spowodowała katastrofę ludności. Zostało wymordowanych kilkaset tysięcy Polaków. Jednym z epizodów w tej historii, jednym, była Huta Pieniacka, a takich epizodów mieliśmy setki, setki podobnych, albo takich samych, albo jeszcze gorszych, albo trochę innych historii. Oczywiście zbrodnie ukraińskie zaczęły się dużo wcześniej niż ta, która nastąpiła w tym jednym przypadku, o którym będę mówić. Początek zbrodni sięga 1939 roku, dokładnie 17 września 1939 roku. Sowieci napadają na Polskę i tego samego dnia, 17 września 1939 roku, Ukraińcy zaczynają mordować Polaków. O tym będę mówić, jak mówię, jak powiadam, dokładnie za tydzień. Dzisiaj skupimy się na tym, co się stało w Hucie Pieniackiej. To już jest trzecia faza rzezi, trzecia faza mordu. Pierwsza faza odbyła się między 1939 rokiem a 1943. Druga faza to jest Wołyń, o którym głośno jest, ale Wołyń nie jest jedynym i może nawet nie najważniejszym, bo jest jednym z wielu miejsc, gdzie to się działo. I trzecia faza to jest rok 44, 45, 46, a nawet 47.
Huta Pieniacka, jej dzieje same w sobie są bardzo ciekawe. To jest stare sioło, stara wieś polska, głównie polska. Trzeba pamiętać, że na Kresach była bardzo skomplikowana struktura ludności. Zarówno na Kresach północnych, jak i na Kresach południowych. Powiem tylko krótko, że przed wojną na Kresach mieszkało 30 narodów. 30 narodów. My zwykle mówimy Polacy, Żydzi, Rosjanie, Ormianie, Niemcy, ktoś tam jeszcze, prawda? Rusini, Ukraińcy. Fakty natomiast mówią nam coś bardziej głębokiego i coś bardziej zróżnicowanego. 30 narodów, 20 religii, ponad 20 języków. Bardzo skomplikowana mozaika narodowa, językowa, religijna. To jest ogromne bogactwo, ale z drugiej strony ogromny znak zapytania, jak się w takiej mozaice znaleźć, jak się znaleźć w takim społeczeństwie, w którym panują różne kulty, różne wyznania, różne tradycje, różne historie, różne języki. Jak ludzie mają się między sobą komunikować, jakie muszą być standardy, które wynoszą najważniejsze sprawy w danej grupie, czy w danym społeczeństwie, czy w danym narodzie, a które są mniej istotne. Druga Rzeczpospolita, ale także pierwsza, to jest ogromna lekcja dla nas, dla współczesnego świata, jak sobie układać relacje między różnymi narodami i co się dzieje wtedy, kiedy do zorganizowanego społeczeństwa, do zorganizowanej starej struktury wdziera się jakiś nowy byt i ją zachwieje, i ją rozreguluje. Co się wtedy dzieje z tym społeczeństwem, z tą strukturą? Następuje drama. To jest wielka nauka do współczesnego świata, co się dzieje z migracjami, jak należy je rozumieć, jak należy wobec nich się zachowywać, jak należy je oceniać. Druga Rzeczpospolita daje trochę na to odpowiedź. Bo 30 narodów, proszę Państwa, to jest właściwie Europa. To jest Europa. Jeśli się spojrzy na Europę, to jest właśnie tak. 30 narodów. Wszyscy tam byli. Tam mało które państwo nie miało swojej reprezentacji. Jeśli idzie o jednostkowe przypadki, to wyglądało to w ten sposób. Mówiąc jednostkowe przypadki, mam na myśli poszczególne struktury ludnościowe, wioski, miasteczka, miasta, wielkie aglomeracje jak Lwów czy Wilno. W każdym z tych miejsc, w każdym z tych miast czy w każdej z tych wsi struktura ludności wyglądała inaczej. Inaczej to się kształtowało na północy, gdzie mieszkali obok siebie Polacy, Litwini, Białorusini, Rosjanie, kto tam jeszcze mieszkał, Cyganie, Żydzi. 50%. Tak, tak. Wilna to byli Żydzi, a 50% Polacy. Trochę inaczej to się kształtowało, ale Żydów było bardzo dużo, zresztą nie tylko tam. Na ogół Żydzi zajmowali miasta. 80% społeczności żydowskiej mieszkało przed wojną w miastach, 20% społeczności żydowskiej mieszkało tylko na wsi, a 5% żydowskiej społeczności tylko pracowało na wsi, na roli. Ale to oddzielny problem, o tym będę mówił za tydzień bardzo szczegółowo. W każdym razie struktura ludności była bardzo zróżnicowana. Jak mówię, na Kresach Północnych ona stanowiła nieco inny obraz niż na przykład na Kresach Południowych, gdzie przede wszystkim Polacy mieszkali obok Ukraińców i Rusinów. Ja specjalnie wyodrębniam te dwa pojęcia, ponieważ trzeba wiedzieć dokładnie, jak proces przeobrażania się społeczności rusińskiej następował w przeciągu dziejów, żeby powstała społeczność ukraińska. To jest proces dość długi, dość skomplikowany i o nim będziemy mówić.
także kiedy indziej. W każdym razie, północ, jak powiedziałem, to są Polacy, Litwini, Żydzi, Białorusini i tak dalej, i tak dalej. Czy na przykład Karaimowie, czy Karaimi, jakby się bardziej poprawnie mówi, Tatarzy i tak dalej, prawda? Natomiast południe to byli Polacy, to byli Rosjanie, Ukraińcy, to byli Żydzi, to byli Ormianie, bardzo ciekawa społeczność i bardzo taka piękna, szlachetna. Grecy, Tatarzy, Turcy, Gruzini, a więc mozaika zupełnie inna niż w północy. Bardzo ciekawe to zjawisko socjologiczne. I jak się przyjrzymy tym strukturom ludnościowym, to możemy powiedzieć, że właściwie to jest taki znak zapytania dla ludzi myślących, jak sobie radzić z takimi społecznościami, jak sobie radzić z tym, z tą burzą napierających różnych emocji, myśli, niepokojów, lęków, ambicji, programów, idei. To wszystko jest niezwykle skomplikowane. W jednym miejscu tyle różnych składników, które tworzą tę społeczność. Były też wioski typowo polskie, gdzie mieszkali sami Polacy. Były wioski typowo ukraińskie, gdzie mieszkali sami Ukraińcy czy Rusini. Były typowo białoruskie, gdzie mieszkali sami Białorusini. Było to bardzo różnie, ale były bardzo złożone, gdzie 3, 4, 5, 6 narodów mieszkało wokół siebie. Jeżeli idzie o Hutę Pieniacką, to była wieś wyjątkowo, powiedziałbym, krystalicznie polska. W tej wsi właściwie był tylko, o ile dobrze pamiętam, jeden Ukrainiec i kilku Żydów. A więc możemy powiedzieć, że dziada, pradziada w swojej dość długiej historii Huta Pieniacka budowała ten pierwiastek polskości bardzo intensywnie i bardzo silnie, co przez długie lata dawało jej ogromne atuty do tworzenia, organizowania własnego życia, a co w okresie II wojny światowej spowodowało duży dramat i dużą klęskę. Huta Pieniacka w 1944 roku, dokładnie 28 lutego, dzisiaj jest dokładna rocznica zagłady tej wsi. Huta Pieniacka w tamtym czasie była wsią dużą. Jak na polskie warunki, ponieważ były takie wioski, gdzie było gospodarstw 30, 50, 70. Huta Pieniacka miała 172 gospodarstwa. To była duża wieś. Ludności miała około 500 mieszkańców, a jest też dość duża, bo były wioski, które miały 100, 200, 300. Proszę Państwa, akuratnie dzisiaj jest premiera mojej książki, która mówi o Hucie Pieniackiej. Dzisiaj ta książka się ukazała. Dzisiaj ją otrzymałem od wydawcy i chcę Państwu ją pokazać. Tytuł tej książki: Zanim spłynęli żywcem. Dlaczego taki tytuł? Dlatego, że on zapowiada to, co się stanie z tą społecznością. To jest tom pierwszy. Za kilka miesięcy będzie tom drugi. To jest pierwsza monografia dramatu tej miejscowości. Nie ma drugiej takiej, ani takiej książki, ani takiego zbioru książek, bo to będzie kilka takich książek. Dwie, a może nawet trzy. Zobaczymy. W każdym razie to jest pełny obraz zarówno rozwoju, jak i nieszczęścia, tragedii i śmierci tej wsi. Co się stało? I jak to się zaczęło? Kiedy zbrodnie ukraińskie zaczynają się
17 września 1939 roku w takiej malutkiej wsi Slawenty w powiecie Podhajce w województwie tarnopolskim, to możemy uznać, że to jest właśnie początek. Sowieci uderzają na Polskę i w tym samym czasie Ukraińcy, wykorzystując moment, że nie mamy już polskiej armii, nie mamy polskiej policji, nie mamy służb, które chronią narodu, Ukraińcy wykorzystują to i zaczyna się rzeź Polaków. I ta rzeź trwa, o czym będę mówić za tydzień, dość długo, od 17 września mniej więcej do 9 lutego 1943 roku, to jest pierwsza faza. Druga faza to jest 9 lutego 1943 do końca tego roku, czyli do 1943 roku. I trzecia faza to jest to, co się stało w Hucie Pieniackiej. Początek tej trzeciej fazy to jest zbrodnia w Hucie Pieniackiej. Dlaczego tam? Jakie były przyczyny? Jakie były powody? Oczywiście tych powodów było kilka. Historycznie one są już jakoś tam opisane. Kiedy Woleń już został wymordowany w 1943 roku, kiedy zginęło tam 40-60 tysięcy Polaków, zdawało się, że to właściwie już koniec tej zbrodni. Ale nie, to nie był koniec. 28 lutego 1944 roku dywizja SS Galicien, była taka dywizja niemiecka, która składała się z żołnierzy ukraińskich. I kilka oddziałów tej dywizji SS Galicien tego dnia o świcie, o godzinie 4 rano, okrąża wieś Huta Pieniacka i przygotowuje się do egzekucji. Równocześnie wspomaga ją duża grupa ukraińskich morderców, którzy pochodzą z ukraińskiej powstańczej armii. I te dwie formacje, dywizja SS Galicjan oraz Ukraińcy zorganizowani w ukraińskiej powstańczej armii, a także lokalna ludność ukraińska, okrążają tę wieś. O godzinie 4 głównie SS Galicjan, o godzinie 6 inne grupy się tam dołączają i mniej więcej od godziny 6 do godziny 8 następuje atak na tę wioskę. Co to znaczy atak? Zaczynają dywizja SS Galicjan, żołnierze tej dywizji, kilka tam formacji, zaczynają strzelać pociskami zapalającymi i podpalają najbliższe domostwa, domy, stodoły, stajnie, obory. Wieś zaczyna tu i tam płonąć. Ludzie są przerażeni, nie bardzo wiedzą, co się dzieje. To jest noc, to jeszcze jest noc, prawda, czwarta, szósta, piąta, szósta godzina. Atak jest nieoczekiwany, niespodziewany, chociaż żeby głęboko analizować, to można się było spodziewać, ponieważ wokół już płonęły inne wioski. Co się dzieje dalej? Żołnierze ukraińscy z dywizji SS Galicjan, a także z oddziałów UPA, Ukraińskiej Powstańczej Armii, chodzą od domu do domu, wygarniają ludzi i pędzą ich do kościoła albo do szkoły. I to zapędzanie ludzi trwa mniej więcej 2 godziny, bo to jest duża wieś. Także to w sumie trwa około 2 godzin, między godziną 8 a 10. Już duża część wsi znajduje się wewnątrz kościoła, druga część wsi znajduje się w szkole,
A duża też część, czy może spora część mieszkańców ukrywa się gdzie się da. Piwnica, strych jakiś, jakaś obora, jakaś stodoła, jakiś bunkier. Także mamy z jednej strony grupy, które idą do kościoła i jest tam ich kilkaset. Druga grupa to jest szkoła, również kilkaset. A reszta się ukrywa w różnych miejscach. I to, co najbardziej przerażające, się zaczyna teraz. Mimo że już do tej pory sporo ludzi zostało zastrzelonych lub nożami zabitych, czy czymś innym. Ale najgorsze to to, co następuje teraz. Żołnierze wyprowadzają z kościołów po 20, po 30, po 40, czasami po 50 osób i zapędzają do stodu. Jedna stodoła, druga stodoła, piąta stodoła, dziesiąta stodoła, dwudziesta stodoła. Tu 50, tam 30, tam 40. Dzieci, starcy, kobiety. Wszyscy idą, nie wiedzą dokąd. Wszyscy idą, nie wiedzą, co się stanie. Przerażenie jest potworne. Tym bardziej, że śmierć już została zasiana. Znajdują się w tych stodołach i zaczyna się początek wielkiego dramatu. Żołnierze oblewają benzyną albo naftą stodoły i podpalają. I w środku, w tych pomieszczeniach, są malutkie dzieci. I kobiety, i starcy, i dorośli, różni, mężczyźni. Płoną stodoły, jedna, druga, piąta, siedemnasta, trzydziesta. To palenie stodu trwa mniej więcej do godziny drugiej, może trzeciej. Kilka godzin. Równocześnie dzieją się sceny dantyczne, dantejskie w samej świątyni. Pewna część mieszkańców postanowiła się ratować i grupa mężczyzn znalazła jakąś drabinę. Postawiła tę drabinę, żeby wejść na strych kościoła. Zaciągnęli tę drabinę z powrotem, żeby nikt się tam nie dostał. Tam było chyba 20 osób, które się w ten sposób, jak się później okazało, ratowało. Druga część weszła do piwnicy kościoła. I tamci się też uratowali później. Też było ich niewielu, 17, 18. Pewna część znalazła się w szkole. I tamci też w dużym stopniu się uratowali. Natomiast pozostali. Wioska, jak mówiłem, liczyła około 500 mieszkańców. Ale to był czas, kiedy do Huty Pieniackiej ściągały setki ludzi z Wolynia. Ponieważ Wolyń płonął, Huta Pieniacka była polską wsią, to ci, co mieszkali na północy, bo Wolyń jest na północy, a województwo tarnopolskie na południe, są sąsiadujący z Wolyniem, to kiedy Wolyń płonie, to ludzie uciekając z Wolynia szli na południe. I duża część Wolyniaków znalazła się w Hucie Pieniackiej. Także ta wieś, która liczyła około 500 mieszkańców, w momencie zbrodni liczyła około 1500 ludzi, czyli prawie trzykrotnie więcej. I ci ludzie znaleźli się, jak mówię, albo w kościele, albo w szkole, albo w różnych bunkrach, schodach i tak dalej, i tak dalej. I teraz zaczyna się ta straszliwa rzecz w postaci mordowania w tych stodołach. Ludzie płoną. Ja tutaj, pisząc tę książkę, zbierałem materiały od tych, którzy ocaleli. Byłem w Instytucie Pamięci Narodowej w Krakowie i zebrałem ponad 100 zaświadczeń, świadectw, opowieści o tym, co się stało. To są niesamowite historie. Jedna z tych historii, na przykład,
mówię o takim przypadku, że jest grupa ludzi, która znajduje się w jakimś tam miejscu, ukrywa się. 10, 9, 12 ludzi. Wśród nich jest malutkie dziecko, które zaczyna płakać. Płacz oznacza, że jest sygnał. Zbrodniarze są tam na górze. Oni są gdzieś w piwnicy. Jest sygnał, że tutaj są ludzie. Mordercy przyjdą bardzo szybko i zamordują. Co się dzieje? Do tej matki, która ma to dziecko, krzyczą albo szepczą, właściwie szepczą, mówią: powstrzymaj płacz. Jak ma powstrzymać? To udoś to dziecko. Dosłownie, to udoś to dziecko. I matka ma do wyboru życie całej grupy lub śmierć własnego dziecka. Dylemat moralny. Nie do rozwiązania. I tak źle, i tak źle. Nie robi tego. Nie dusi tego dziecka. Przytrzymują jakoś. Dziecko jest uratowane. Ale dylemat pozostaje, prawda? Jak w skrajnych sytuacjach się zachowywać? Co wybierać? Co odrzucać? Takich scen jest bardzo dużo. Ja Państwu przeczytam parę urywków z tej mojej książki. Żebyście mieli autentyczny dokument przed sobą. Oto jedno ze zwierzeń. My poszli do mieszkania, to mówi jeden ze świadków. My poszli do mieszkania, poklękaliśmy przy stole, mama wzięła krzyżyk do ręki, a na drugiej ręce trzymała 9-miesięcznego synka Edzia. Tato zaczął prosić, mówiąc do morderców: nie żalujcie nas, nie żalujcie na nas kul, wystrzelajcie nas, tylko nie mordujcie. I oni puścili serię. Świadek ocalał, ale większość zginęła wtedy. Ale co za dramat. Strzelajcie do nas, tylko nie mordujcie. Ponieważ mordowanie było okrutne, przerażające, wstrząsające. Ludzie błagali o śmierć lekką, czyli śmierć z kuli. Inny obraz. Podobna sytuacja. Leżąc, mówi świadek, kobieta, słyszałem, jak mój ciężko ranny brat domagał się od stojącego nad nim Niemca lub uważającego się za takiego ukraińskiego SS-mana, aby go dobił, ale ten nie uczynił tego, pozwalając ofierze na nieludzką mękę przez wiele długich godzin do późnej godziny wieczornej. I jeszcze jeden. Króciutki bardzo. Władysław G. Tutaj nie podaję nazwisk, dlatego że toczy się proces sądowy przeciwko zbrodniarzom. W czasie walki skryliśmy się do piwnicy, a gdy nasz dom zaczął się palić, udało nam się uciec wąwozem do lasu. Pamiętam w wąwozie niesamowitą ilość trupów ludzkich. To jest, proszę Państwa, tylko szczątek tego dramatu, który jest znacznie bardziej porażający, jeszcze bardziej okrutny. I właściwie można zadać sobie pytanie, po co Pan nam pokazuje te sceny, te okrucieństwa, tę zbrodnię? Ten obraz ludzkiego zezwierzęcenia. Właśnie po to, żeby on się nigdy nie powtórzył. W
właśnie po to, żeby takie sceny nigdy w życiu nie miały miejsca. Żeby tak się stało, my musimy, my ludzie, my narody, my państwa musimy o tym wiedzieć. Bo jeżeli nie będziemy wiedzieli, to takie sceny będą się nieustannie powtarzały i historia nieustannie będzie nas wyniszczać. W czasie, w okresie dziejów świata mieliśmy wiele przykładów straszliwych ludobójstw. W XIII wieku było okrutne ludobójstwo Chińczyków, którego dokonali Mongolowie. Miliony Chińczyków zostało zamordowanych przez Mongołów w XIII wieku. W XX wieku mamy dwa straszne, przerażające okresy zbrodni. To jest 1915 rok, kiedy zostają wymordowani 1,5 miliona Ormian przez Turków. 1,5 miliona. Także w tym samym czasie i także przez Turków zostaje wymordowany około 400 tysięcy Greków, a także Asyryjczyków. No i oczywiście Holokaust II wojny światowej Żydów. To są tylko trzy przykłady. Zbrodnie totalne, gdzie giną miliony ludzi. I gdybyśmy nie mieli tych przykładów, to moglibyśmy powiedzieć, dobrze, idziemy do przodu, spokojnie, nic się nie dzieje, ale my mamy te przykłady, my je pamiętamy, my je widzimy, my je znamy. I one powinny być ostrzeżeniem dla świata. Nigdy więcej takich zbrodni. Żeby nigdy więcej takich zbrodni nie było, my o nich musimy wiedzieć. Musi o nich wiedzieć szkoła, musi o nich wiedzieć uniwersytet, musi wiedzieć o nich Ministerstwo Edukacji Narodowej, musi o nich wiedzieć premier, prezydent, cały naród, całe społeczeństwo, cała Europa, cały świat. Muszą wiedzieć o nim ludzie odpowiedzialni za przyszłość naszą, naszych dzieci, naszych wnuków. Bo tylko w ten sposób uchronimy świat przed nieszczęściami, dramatami i zagładą. Te smutne, te przerażające sytuacje, obrazy mają jeden walor edukacyjny, bardzo ważny, że pokazują, jak groźny może być świat, w którym panują ideologie nienawiści. Ideologia nienawiści prowadzi właśnie do zbrodni. Pod różną postacią to się odbywa, ale zawsze bądźmy uczuleni na ideologię, która mówi zabijajcie, niszczcie, rujnujcie. Taka ideologia prowadzi do nieszczęścia. I ja chciałem zaprotestować tą książką. Chciałem dać wyraz swojego gniewu, swojego buntu, swojej złości, że tam moi dalecy krewni, bo też tacy byli, zginęli. Tak samo jak w wielu innych miejscowościach. Że kilkaset tysięcy Polaków w podobny sposób zostało tam zamordowanych. Jeżeli Państwo chcecie mieć wiedzę pełniejszą, dokładniejszą, to właśnie w tej książce, jedynej zresztą w Polsce, tak bardzo dokładnie, tak bardzo starannie opisanej, ponieważ mają Państwo tutaj zaświadczenia, dowody, świadków, historyków, dokumentów, które są potwierdzone, wielokrotnie zbadane. Więc z tego smutnego obrazu, z tej tragedii wypływa jasny wniosek. Optymizm, który buduje w nas takie poczucie wspólnoty. Jeżeli będziemy dobrze rozumieć świat, jeżeli będziemy mądrze obserwować nasze życie społeczne, polityczne, wspólnotę naszą, jeżeli będziemy wiedzieli, że w jakimkolwiek miejscu zasiewane są idee nienawiści i zgrozy i napuszczania jednych na drugich,
to pamiętajmy, czym się to kończy. Czyli to, co jest nieszczęściem, to, co jest złem, to, co jest jak gdyby fatum losu, może być dla nas bardzo mądrą drogą do poprawy, do naprawy świata. I wiedza o przeszłości, wiedza o naszej najbardziej tragicznej historii, to jest najwspanialszy dar, jaki możemy mieć dla umysłu ludzkiego, który może sam siebie poprawiać i może sam siebie modyfikować. Bardzo Państwa zapraszam do lektury tej książki i uczymy dzisiaj w domu, w różnych miejscach, pamięć tych, którzy tam zostali wymordowani. A według moich badań zostało wymordowanych 1033 osoby. Różni badacze podają różne liczby. Według moich badań, a są bardzo dokładne, tutaj same przepisy, to jest ponad 500 przepisów, czyli odwołania do różnych, prawda, materiałów, mówią o tym, że to jest dość rzetelnie, dość skrupulatnie przeprowadzone badanie. Dziękuję, że Państwo wysłuchali tej trudnej lekcji, dotyczącej nas samych, naszych dziadów, pradziadów, ale lekcji, która powinna być takim twórczym, mądrym wstrząsem dla przyszłości. Nigdy więcej. Dziękuję. Jeśli macie ochotę zadać mi pytania, bardzo proszę, jestem do Waszej dyspozycji. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, może są pytania też. Pozdrawiam tych, którzy nas oglądają. Zaraz poproszę gospodarza, który zajrzy do internetu. Może są pytania także z kosmosu. To zapraszam do... Bo problem jest. Ja opowiedziałem tylko w dużym skrócie, ponieważ sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Pani i ma... Blandyna pyta się, ile osób ocalało? Tak, bardzo różne są dane. Według moich badań, i to są najnowsze badania, ocalało ponad 300 osób. Ponad 300 osób. To też jest taki problem, bo jeżeli przyjmiemy, że tam w tej wsi, w momencie, kiedy dokonywana była zbrodnia, a więc kiedy wymordowano ponad 1000 w sumie, jest oczywiście dużo znaków zapytania, bo na przykład przy moich badaniach wyszedł taki problem, że mam nazwisko, nie mam imienia, mam imię, nie mam nazwiska, zginęło dziecko, nie wiem jakie, chłopczyk, dziewczynka, ile lat, mnóstwo takich różnych rzeczy, ponieważ ludzie podawali to, co wiedzą i mówili na przykład, zginął mojego sąsiada syn, a jak miał na imię, nie pamiętam, ale syn, na pewno syn, tak, syn. Więc ja piszę syn, sąsiada takiego i takiego. Ale takie najbardziej wiarygodne dane to są następujące, że z całą pewnością zostało wymordowanych około 1000 mieszkańców Huty Pieniackiej oraz ludzi, którzy przybyli do tej huty, ukrywając się przed mordercami. Niestety spotkało ich to najgorsze. Natomiast co do ocalonych. Pewna część mieszkańców uciekła. W momencie, kiedy rozpoczął się ten najazd, ten akt zbrodni, w tym momencie pewna część młodzieży, tej bardziej zdrowej, silnej, wiedząc, co się dzieje, zdołała przedostać się do lasu. Tam był blisko las i uciekła. Pewna część też uciekła wtedy, kiedy stodoły były podpalane. Stodoła ma to do siebie, że ma dwoje drzwi. Jedne z przodu, drugie z tyłu. Kiedy podpalano te stodoły, to żołnierze pilnowali przednich drzwi, a tylne prowadziły zwykle na pole albo do lasu. I pewna część ludzi uciekła tymi tylnymi drzwiami. Do tej pory to, co ja zdołałem wyczytać w różnych opracowaniach indywidualnych, nie w takiej książce dużej jak moja, to wynikało, że zostało ocalonych, i to moi świadkowie, że zostało ocalonych ponad 100 osób. Ja natomiast, w moich badaniach, twierdzę, że zostało ocalonych około 300 osób.
300 osób, którzy ocaleli, uciekając, kryjąc się w ziemiankach, w piwnicach, w stodole, jakieś tam, prawda, inne, która nie została podpalona, ale przede wszystkim ci, którzy ocaleli tam na górze w kościele, ci, co w piwnicy, co w szkole ocaleli. Proszę Państwa, cała wieś została spalona. Dzisiaj Huty Pieniackiej nie ma. Jak pojedziecie do tej wsi, to zobaczycie tylko pomniki. Ci, którzy ocaleli, postawili pomniki tym, którzy zginęli. Zresztą napisy na tych pomnikach też nie oddają całej prawdy. Także informuję tych, którzy zadali pytanie, że około 300 osób ocalało. I mam je imiennie wypisanych w tej książce. W następnej książce, bo to jest pierwszy tom. Dlaczego tak naprawdę doszło do tych zbrodni? Tak w skrócie się można. Ja o tym będę mówił bardzo dokładnie w następnych spotkaniach. Do zbrodni tej konkretnie, w Hucie Pieniackiej, doszło przynajmniej z trzech powodów. Po pierwsze, że mieszkali tutaj sami Polacy. Trzeba było wymordować Polaków, to była ideologia banderowska, ideologia nazistowska, którą Niemcy przyplansowali na grunt ukraiński. Trzeba było wymordować Polaków i wypędzić ich stamtąd, ewentualnie wypędzić z tamtej ziemi. Jeżeli się nie dało wypędzić, to trzeba było ich wymordować. Druga przyczyna, że do tej wsi zawitała polska partyzantka, Armia Krajowa. I ta Armia Krajowa uzbroiła wieś i bardzo wielu ludzi, mężczyzn, młodych mężczyzn, tych, którzy byli w stanie to robić, nosiła broń. Niemcy oraz Ukraińska Powstańcza Armia bardzo dbała o to, żeby w żadnej polskiej wsi nie było broni, żeby Polacy się nie bronili. Jeżeli Polacy mieli broń, trzeba było ich zlikwidować. Więc po pierwsze, dlatego, że byli Polacy, trzeba było ich zlikwidować. Dlatego, że mieli broń, trzeba było ich zlikwidować. I po trzecie wreszcie, w tym czasie organizowała się partyzantka sowiecka w okolicach. Czasami partyzanci wpadali do tej wsi. Ukraińcy uznali, że nawiązuje się jakaś współpraca. A to nie była współpraca. Po prostu partyzantka sowiecka swoją siłą wtargnęła do wsi i przez jakiś czas tam przebywała. W związku z tym był to trzeci argument, żeby tę wieś wymordować. Na dodatek, decyzją Armii Krajowej, oddziału w Złoczowie albo w Brodach, bo to był powiat Brody na skraju województwa wołyńskiego, dowództwo Armii Krajowej zaleciło mieszkańcom tej wsi, żeby pozbyli się broni, żeby ją kryli. Proszę pamiętać, że to jest zima, to jest 28 luty. Badałem dokładnie, jaka była temperatura wtedy, ponad 20 stopni minus. Bardzo zimno, duże śniegi i ludzie tę broń ukrywali w śniegu. Z badań wynika, że AK popełniło błąd, zalecając ukrycie tej broni. A zalecali ukrycie tej broni po to, żeby Niemcy i Ukraińcy nie mieli pretekstu do zaatakowania. Sądzili, że jeżeli Polacy nie będą mieli tej broni, to nie dojdzie do rzezi. Natomiast okazało się zupełnie odwrotnie. Gdyby Polacy mieli tę broń i kiedy ta formacja składająca się z 600 żołnierzy Dywizji SS Galicji, a także z oddziałów UPA zaatakowała Polaków, to oddział Armii Krajowej razem z mieszkańcami mógłby się bronić i na pewno by nie zostało zamordowanych tylu, ile zostało zamordowanych. Także oddział Armii Krajowej, dowództwo Armii Krajowej w Złoczowie w Brodach popełniło tutaj błąd. Także w dużym skrócie ta przyczyna. Natomiast przyczyna dotycząca tej wsi. Natomiast gdybyśmy chcieli mówić o przyczynach w ogóle z ludobójstwa na Kresach, to ja jeszcze temu muszę poświęcić oddzielne spotkanie.
Czy jeszcze pytania jakieś tam? A wiemy, kto podjął tę decyzję? Bezpośrednio jakoś? Gdzieś z dokumentu? Tę decyzję podjęło dowództwo dywizji SS Galicjan na skutek doniesień środowisk ukraińskich. Czyli środowiska ukraińskie obserwowały tę wieś, patrzyły, co tam się dzieje, wiedziały, że tam jest Armia Krajowa, donieśli do oddział Armii Krajowej, donieśli do sztabu dywizji SS Galicjan, no i postanowiono wtedy dokonać tej zbrodni. To była chyba największa spośród wielu innych wielkich zbrodni na Kresach. Najbardziej, powiedziałbym, spektakularna, najbardziej przerażająca, najbardziej okrutna. Bardziej chodziło o tą decyzję AK, żeby tą broń chować. A, to tak, tak, wiemy, ja tam piszę o tym. Okay. Tak, tak, w książce jest informacja, który to był oddział, gdzie on się znajdował i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie... Jest tak. Jeszcze gorzej niż mówisz, bo tak. Była możliwość uzyskania broni przez Polaków od Niemców. I dowództwo Armii Krajowej zakazało tego rodzaju transakcji. Ciekawe. Bo nie zawsze Niemcy byli zwolennikami zbrodni. No, zależało im na spokojnym zapleczu frontu i na wybieraniu kontyngentów żywnościowych. To był priorytet. No i Polacy mogli uzyskać te samoobrona w poszczególnych miejscowości na Wołyniu, broń od Niemców, żeby spacyfikować ewentualne próby ukraińskie. No ale dowództwo Armii Krajowej uznało, że byłoby to niedopuszczalne, jakakolwiek współpraca z Niemcami. To byłoby niehonorowe. No, to był też taki jeden z względów. Tak, jeżeli idzie o broń, to mogę dodać, że w dużym stopniu Polakom pomagali Węgrzy. Wojsko węgierskie, które służyło w armii niemieckiej. Czy razem z armią niemiecką uczestniczyło w tej wojnie. I Węgrzy byli bardzo życzliwi dla Polaków. Tak, całe oddziały wojska węgierskiego bądź to sprzedawały broń, bądź to przekazywały, bądź w inny sposób dostarczały tę broń Polakom. Tak. Co jeszcze, Zbyszku? I ta postawa Ukraińców nie była taka jednolita, to trzeba pamiętać, bo tak zwani bulbowcy, to była osobna formacja podziemna ukraińska, byli przeciwnikami walk z Polakami. I tam, gdzie był zasięg tej konspiracji nie UPA banderowskiego, tylko właśnie tak zwanych bulbowców, no to tam nie dochodziło do tych zbrodni, bo Ukraińcy pilnowali tego, żeby UPA nie działało na ich terenie. Więc to była taka przekładanka. Tak, tak. Taras Bulba działał głównie na Polesiu. I zanim doszło do uformowania się Ukraińskiej Powstańczej Armii, to była jednak dość zbrodnicza formacja, która jednak wymordowała trochę Polaków, ale nie w takim stopniu, jak robił to Bandera i jego otoczenie. Bandera, Klaczkiewski, Szuchewicz to byli dowódcy związani z tą frakcją najbardziej radykalnych morderców. A natomiast Bulba nawet w pewnym momencie pisał list do Bandery i rzeczywiście nie zgadzał się z jego metodami działania. Tak to wyglądało. Jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, bo czy można uznać, że te rzezie w czasie II wojny światowej, czy to jest w jakimś stopniu przedłużenie akcji z 1917-18 roku, no bo te atakowanie Polaków i mordowanie Polaków zaczyna się już wtedy. Właściwie to jest oddzielny wątek. Gdybyśmy chcieli snuć takie analogie historyczne, to
ten największy zbrodnie w wieku XX, bo nie mówię o XVII wieku, o Chmielnickim czy o Humaniu, bo to były jeszcze inne zbrodnie, dużo wcześniejsze i dużo inne zaplecze było tych zbrodni. Natomiast w XX wieku taki początek tych zbrodni to jest rok 1918, kiedy Polska odzyskuje niepodległość i kiedy polskie Orlęta podrywają się do boju i zaczyna się wojna polsko-ukraińska. I wtedy wojska ukraińskie popełniają straszliwe zbrodnie już po opuszczeniu Lwowa, bo oni opuszczają Lwów mniej więcej po 3 tygodniach walki z Polakami. Walka zaczyna się 1 listopada 1918 roku, a kończy się w Lwowie 23 tego miesiąca, listopada. Wojska ukraińskie opuszczają Lwów, ale zatrzymują się poza Lwowem. I wtedy zaczynają czynić masakrę w różnych miejscowościach. Czyli można powiedzieć, że zbrodnia ukraińska zaczyna się mniej więcej w 20 roku, tak jak ty powiadasz. Proszę bardzo. Jeśli nie ma pytań, dziękuję bardzo. Mam kilka książek, jeżeli ktoś jest chętny do zdobycia, to polecam. Dziękuję za cierpliwość, dziękuję wszystkim z Państwa, którzy nas obserwowali. Zapraszam. Za tydzień będę bardzo dokładnie mówić o kulturze, literaturze, sztuce polskich kresów. Coś bardzo dobrego, coś bardzo pięknego. Zapraszam o godzinie 18 za tydzień. Do widzenia, do zobaczenia.